Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Chciałem dzisiaj opowiedzieć o sprawach bieżących trochę, szczególnie o tych dotyczących wyborów, które będą jeszcze nie wiadomo kiedy, ale na pewno na jesieni, oraz o tym, jak się do tego wszystkiego przygotowuje opozycja, bo to jest moim zdaniem komiczne i tragiczne. To znaczy te wszystkie ruchy, które są wykonywane wokół tego. No więc przede wszystkim mnożą się partie, tak? Dzisiaj ogłoszono, że Mariusz Max Kolonko, Dariusz Pax Golonko, Dariusz Fax Golonko, czy jak on się tam nazywa, będzie organizował partię polityczną, w wyniku czego władzę w Polsce przejąć ma naród. Niestety nie doprecyzowano, który. Ja z wielkim szyderstwem do tego rodzaju misji podchodzę, bo ilość osób niewiarygodnych, ambitnych i w ten szczególny sposób malowniczych, taki sposób, który jest nam serwowany od 30 lat, już jest tak wielka, że w zasadzie nie wiadomo, co z tym zrobić. Oni wszyscy powtarzają ciągle te same komunały, tak? O karze śmierci, legalizacji narkotyków, lewica mówi o aborcji, a prawica mówi właśnie o tej karze śmierci albo o innych jakichś historiach. Wszystkie te, to jest wszystko sposób na wywołanie emocji i na skłonienie ludzi do tego, żeby podjęli jakieś gwałtowne, nieprzemyślane decyzje. Wszystko to, proszę Państwa, jest no niestety szwindlem. Ja, jak Państwo wiecie, ograniczam się bardzo, ponieważ uważam, że to jest jedyna sensowna droga. Nie zamierzam zostawać politykiem, komentować jakichś głębokich bardzo zjawisk społecznych i politycznych i gospodarczych. Pozostaję przy treści książek, które promuję i które wydaję. Uważam, że to jest i tak dużo. A przynajmniej mam w ręku konkret i wiem, o czym mówię. Natomiast patrząc na te wszystkie efemerydy, które się zjawiają, dzisiaj ktoś założył partię Biała Róża, też przeciwko układom, to się robi żenujące. Tak? Żenujące, a im bardziej ktoś jest gwałtowny i taki operetkowy jak Mariusz Max Kolonko, no tym gorzej, tak? Bo to wszystko się osuwa w jakieś straszliwe, zupełnie niewiarygodne przedstawienie. Przy tym wszystkim zacierają się granice pomiędzy rzeczywistością a fikcją i jak wszyscy wiemy, proszę Państwa, no, kultura pop w Polsce ma swój określony wymiar, tak? I pewne chwyty, od których ona się nigdy nie uwolni. I to jest coś tragicznego, bo człowiek dorasta, to już nawet nie chodzi o to, że dorasta. Moje dzieci, które są przecież bardzo małe, znaczy bardzo małe, no 17, 11, one nie są w stanie patrzeć na to, co się pokazuje w telewizji, dlatego że człowiek niestety jest dzieckiem Bożym, stworzonym przez Stwórcę i ma wbudowany w mózg i w serce pewne blokady, które wskutek deprawacji, potem w wieku dojrzewania i późniejszego pękają i powoduje to, że człowiek staje się otwarty na rozmaite głupie treści. Ale dzieci tak nie mają. One patrzą na to wszystko, co się wyprawia w telewizji i w wiadomościach, a także w tych historiach, które są po wiadomościach, czyli w tych wszystkich fabularyzacjach i nie mogą tego wytrzymać. A dorośli muszą, prawda? Bo dorośli są niestety tak sformatowani, że myślą sobie, a może to wszystko prawda, tak? Poza tym przybywa im lat i czasu jest coraz mniej i wydaje mi się, że to za ich życia musi się wydarzyć coś ważnego, a to wcale nie jest prawda, nie musi. No, ale pragnienie jest wielkie i głębokie. Proszę Państwa, o deprawacji, ponieważ tak naprawdę deprawacja jest podstawowym mechanizmem, jakim się Polaków tresuje. I deprawacja bywa prymitywna, bywa podstępna, głupawa, też nachalna jest przeważnie. No więc mamy tego Patryka Wege, który jest uważany za reżysera, za twórcę. No, mam odmienne zdanie, powiem tak ostrożnie. I szczególnie jak widzę te tatuaże, które on sobie porysował na brzuchu i okolicach. Znałem ludzi, którzy się tatuowali w więzieniu, oni wyglądali inaczej, to może tak powiem. Nasz kolega miał takiego ojca, jak byliśmy mali, ten ojciec się obnażał i chodził w samych gaciach po ulicy, a myśmy łazili za nim i czytali, co on ma napisane na plecach i ramionach. Tu miał majora.
i to wyglądało inaczej niż u Patryka Wegi, stąd ja bym raczej sugerował, że to nie ma nic wspólnego z autentycznością, a wiele z aspiracją i ambicją, a nie ma nic głupszego niż głupie aspiracje. I teraz Patryk Wega usiłuje, przez całe wakacje będzie nas dręczył fragmentami swojego filmu po to, żebyśmy wydali pieniądze na ten seans i zobaczyli, jak on tam zdemaskował politykę w Polsce. Więc proszę Państwa, polityka w Polsce demaskowana jest codziennie. Ona jest demaskowana jako przeważnie rzecz niesłychanie głupia, tak? I taki obszar demonstracji treści nieadekwatnych, tak? No, posłanka Scheuring-Wielgus na przykład. Jak już coś powie, to nie wiadomo w ogóle, gdzie oczy podziać, co zrobić z rękami, czy takie na głowie położyć, już tak pozostać bez ruchu, czy może coś innego, może się oprzeć o ścianę plecami i zacząć ciężko oddychać, nie wiem. Wypowiedzi posłanki Scheuring-Wielgus dla mnie są nieinspirujące, o tak powiem. Ale na film Wegi pójdę, dlatego że jestem ciekawy, co tam będzie dokładnie, mimo tego, że już wiem, co będzie mniej więcej. No więc tam będzie mniej więcej to, co on ma wytatuowane na brzuchu, tak? I na bokach. Czyli pewien standard, który on utrzymuje od dłuższego czasu i który spotyka się w pewnych kręgach z entuzjazmem. Sądzę, że u tego pana, który miał te tatuaże, o których opowiadałem, z entuzjazmem się nie spotyka. On jeszcze żyje, może kiedyś go spotkam, to go zapytam, co on myśli o Patryku Wedze. Ale będę stał w pewnej odległości, bo ryzyko jest duże. No dlaczego my to musimy znosić, tak? No dlatego, proszę Państwa, że nie istnieje żaden mechanizm środowiskowy, który by ten idiotyzm wskazał i napiętnował. Natomiast istnieje cała masa mechanizmów, które się tym entuzjazmują, tak? No więc już wiemy, że w tym filmie będą jakieś wątki homoseksualne, że to niby Macierewicz i Misiewicz. Ja dzisiaj obejrzałem taki fragment, który pan Wega ujawnił po raz kolejny, gdzie mamy wciąganie kreski z brzucha jakiejś rozengliżowanej pani. No i generalnie, proszę Państwa, te wszystkie mechanizmy deprawacyjne są takie same od wielu lat i one już się zrobiły nudnawe. To znaczy narkotyki, goła baba i brutalność. Tak? To są trzy takie elementy. Pan Misiewicz, mimo pewnie licznych takich starań, zabiegów, on się w żaden sposób z brutalnością nie kojarzy i to bardzo łatwo można wypróbować, stawiając go naprzeciwko tego pana, o którym tu wcześniej mówiłem, który miał tego majora tutaj. Więc wszelkie starania, żeby przedstawić Misiewicza jako człowieka, który kreuje jakąś brutalną rzeczywistość, no, są z góry skazane na porażkę i wyglądają komicznie. No i tak to rzeczywiście w tym filmie wygląda, że to jest po prostu komiczne. Ja czekam na tę scenę z tym aktorem, co gra Macierewicza, bo on normalnie w filmach tak bardzo przeklina. Rozumiem, że tutaj nie będzie przeklinał, chyba że pokaże to Wega, że tam są dwie osobowości. No dobra, ale tam są też inne jeszcze wątki. No i oczywiście prezes Jarosław, który jest zagrany przez Andrzeja Grabowskiego, ucharakteryzowanego na starą kobietę z półświatka. Ja to tak widzę, no bo inaczej to myślę, Ludwik Sempoliński w kabarecie Alibaba przed wojną był bardziej podobny do Hitlera niż Grabowski jest podobny do prezesa. Ale tego się niestety tym ludziom wytłumaczyć nie da, bo oni są bardzo pewni sukcesu. To znaczy nie chodzi im o wybory tak naprawdę, mimo tego, że Wega na tej fali wyborczej ten film promuje. Chodzi mu o pieniądze. Po prostu o pieniądze. Jedyne niebezpieczeństwo, jakie widzę w tej produkcji, to jest takie, że politycy PiSu po wyborach zwycięskich, bo oni te wybory wygrają, zatrudnią Wegę jako czołowego propagandystę swoich treści. To będzie dramat prawdziwy. A tak się może stać, dlatego że przekonanie ludzi, którzy nie rozumieją, czym jest jakość i nie rozumieją żadnej estetycznej tradycji, ani w ogóle nigdy przez sekundę nie zastanawiali się nad tym, czym jest sztuka. Ja już nie mówię filmowa, ale w ogóle, tak? Ja nie mam jakichś przesadnie głębokich przemyśleń na ten temat, a te, które mam, zwykle wiążą się z handlem, więc może też nie jestem bardzo wiarygodny, ale oni, mam na myśli polityków PiSu, tam jest pustynia, jeżeli chodzi o te kwestie. Oni mają o tym zielonego pojęcia. Więc jeżeli ktoś im pokaże, nie wiem, wskaźniki sprzedaży, albo pokaże im jakąś idiotyczną scenę, tak, a niechby nawet z tą gołą babą,
no to oni się podekscytują i gotowi są w tego Wegę inwestować, a on się chętnie przychyli, bo to jest sprzedajny reżyser, jak większość reżyserów. I on bardzo chętnie będzie robił propagandę pisowską do momentu, dopóki PiS nie przegra, on sobie potem przejdzie na tą drugą stronę, i wszystko mu zostanie wybaczone. Skąd się wziął tak naprawdę Patryk Wega, ja nie wiem i zgadywać tego nie chcę. Ale to jest tak, że jak ktoś jest pozbawiony wrażliwości, no to zostaje sławnym reżyserem. On jest ewidentnie pozbawiony wrażliwości, takiej elementarnej. I to widzimy po tych tatuażach, które on sobie porobił na brzuchu i okolicach. No więc czekamy na ten film, bo on się wpisuje w tą ogłupiałą kampanię antypisowską, która ma doprowadzić do klęski PiS w wyborach jesiennych. Nie doprowadzi, doprowadzi do zwycięstwa PiSu w wyborach. I wtedy, proszę Państwa, podejrzewam, że zobaczymy cuda. To znaczy, wszyscy ci zaciekli wrogowie Jarosława Kaczyńskiego, ci wszyscy sugerujący, że on może jest, prawda, trochę szemrany i z tym Rabiejem to nie wiadomo jak było, ci wszyscy ludzie staną się najgorętszymi i największymi zwolennikami Jarosława Kaczyńskiego i nawet zapomną o tym wszystkim, co mówili. A ja jestem przekonany, że pierwszym człowiekiem, który zmieni skórę i zacznie wielbić znowu prezesa, będzie Michał Kamiński. Zwany Miśkiem, a jego kolega Bielan poda mu rękę, bo w zasadzie dlaczego nie, prawda? Michał się jeszcze przyda. Proszę Państwa, czekają nas ciekawe czasy i ciekawe rzeczy. Co ja mogę powiedzieć? No, ja, skromny wydawca i autor książek, zostanę w tym miejscu, w którym jestem i się z niego nie ruszę. Podejrzewam, że Państwo również. I będziemy tak sobie obserwować i komentować to, co się dzieje. Natomiast no, politykom PiS inwestującym w emocje i wrażliwość osób takich jak Patryk Wega życzymy powodzenia, szczęścia w życiu i polityce i niech im się wiedzie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Można jeszcze dodać słowo o Sekielskim, który też się odgraża, wymachuje pięścią i tam biega po kraju szukając jakichś pedofilów w sutannach, którzy nie mają 90 lat i współpracy z SB na koncie. Może im mu się uda, może nie, to się jeszcze okaże. Natomiast to jest, proszę Państwa, bez wpływu na pracę silnika. To nie będzie miało żadnego znaczenia. Widzimy, jak się zmienia polityka europejska. Widzimy, że dochodzi do jakichś targów zakulisowych na forum Parlamentu Europejskiego i w ogóle w Unii. Więc te wszystkie, no, ja chyba to dobre słowo, te wszystkie gazy, które się tu unoszą nad tym naszym grajdołkiem, wypuszczane z ciał tego czy innego reżysera, tego czy innego polityka, tego czy innego autora, tak naprawdę nie mają znaczenia i te jesienne wichry je rozwieją i krajobraz będzie zupełnie inny. Jedyne, co może tak naprawdę zagrozić PiS-owi, są politycy PiS-u, którzy nie uwierzą we własną moc i będą próbowali montować jakieś głupie koalicje, a to z PSL-em, a to z kimś tam, bo będą potrzebowali rozgrywającego. Oni już nie potrzebują żadnego rozgrywającego, bo tamci się położyli i leżą. A jak tylko zaczynają mówić, to i jeszcze się zapadają w grunt. Więc tak naprawdę trzeba po prostu stanąć na nogi i zacząć coś robić, nie oglądać się na nic. Czy polityka PiSu, czy ludzie PiSu są do tego zdolni, to już sprawa jest inna i dyskusyjna. I kogo oni sobie dobiorą do współpracy, to też jest sprawa dyskusyjna. Czekajmy na ten film Wegi, na ten zlepek idiotyzmów. Ja go zniosę, bo ja nie takie rzeczy potrafię znieść, tylko chyba Leibfogelman na mnie działa tak, że ja po prostu zamykam oczy i nie patrzę. Ale spokojnie, tego Wegę zniosę i coś pewnie o tym napiszę. Także czekamy do 6 września, kiedy będzie premiera i zobaczymy, co się będzie działo. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia, do widzenia, do następnego razu.